Wiadomość świdatka. Dzień dobry. Zawsze mówię, że woda uspokaja. Im więcej tej wody, tym więcej spokoju. Riverwalk. No ale nie zapominajmy, że pewnie ci już mocno zorientowani wiedzą, że powyżej jest ulica Michigan, która podobnie jak inne, te większe, te ze sklepami, te z galeriami, no niestety jest w centrum uwagi. Ale nie tylko o ulicę Michigan chodzi i o samo downtown. Myślę, że wszyscy, którzy mają plany weekendowe związane z autostradą, przejazdem autostradą Dana Ryana i również wypadem ewentualnym do centrum Wiecznego Miasta, muszą te plany mocno zweryfikować. Po pierwsze, autostrada będzie zablokowana przez przedstawicieli kilku lokalnych organizacji, a po drugie, bo w Chicago będzie obowiązywać godzina policyjna, a miasto, według Davida Browna, naczelnego policjanta Chicago, będzie przypominać policyjne koszary. Policjantom odwołano urlopy i w ramach nadgodzin zostaną wysłani, by chronić dobytku właścicieli biznesów i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Ma być ich około 1000. Co do protestu, to niestety wygląda na to, że musimy zaakceptować taką rzeczywistość. Musimy, bo policja stanowa w wydanym komunikacie zapewniła dbanie o bezpieczeństwo pokojowo protestujących. Pytanie do policji brzmi, a co z naszym prawem do korzystania z tego, za co płacimy? Autostrady mamy płatne, dziurawe, w remontach, koszmarnie zakorkowane i do tego jeszcze blokowane przez protestujących, jak się okazuje, zupełnie legalnie, bo ochraniane przez policję, którą ci protestujący chcą zlikwidować. Demonstracja ma się rozpocząć w południe, w sobotę przy 39 West 47 Street. Później protestujący mają przejść do autostrady Dana Ryana. Ilu ich będzie? Trudno oszacować, ale przeglądając dane facebookowe, wczoraj wieczorem mówiło się o tym, że 2000 osób właśnie na Facebooku zadeklarowało udział w protestach. Ale protest to jedno. Drugie to co później zrobią protestujący. David Brown na wczorajszej konferencji prasowej zapewnił, że policja jest mądrzejsza o doświadczenia i będzie jeszcze lepiej przygotowana. O ile wiem, po majowo-czerwcowych burdach i grabieżach słyszeliśmy dokładnie to samo. W lokalnych mediach dużo można przeczytać na temat przerażenia mieszkańców i nie chodzi tylko o właścicieli sklepów, tych właśnie przy Michigan, ale o tych, którzy boją się wychodzić z domów w całym Chicago. O tych, którzy nie znają dnia ani godziny, kiedy to im zostanie coś odebrane. Za przykład podano relację jednego z mieszkańców, który powiedział, jak widział w biały dzień okradanego z samochodu kierowcę Ubera. Wszyscy koncentrują się na ostatnich burdach i grabieżach, ale mieszkańcy Chicago patrzą na to bardziej kompleksowo. Dane policyjne pokazują jednoznacznie, że od początku roku było zdecydowanie więcej niż w poprzednim roku w analogicznym okresie zabójstw, napadów, napaści na tle seksualnym, kradzieży samochodów i bandyckich napadów. Rada Miejska w Chicago, reprezentująca mieszkańców, mówi głośno o problemach. Mówi o nich, pisze i żąda od Lori Lightfoot i Davida Browna stanowczego działania. Bo jeżeli takiego nie będzie, a jak widać już dawno rządzącym Chicago wymknęło się spod kontroli, to Wieczne Miasto stanie się drugim Detroit. Jaki to będzie weekend? Na pewno gorący. Oby bezpieczny. Paweł Kuliński, wiadomości.com. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.